Po trzecim Kanie powstał pomysł, żeby stworzyć coś, co będzie festiwal wyróżniać trochę od kolejną rzecz, którą przyniósł nam ktoś, kto świeżo przyłączył do grona organizatorów festiwalu. Padł pomysł stworzenia otwartych obrad. Spotkanie między jurorami a widzami jest często spotykane, ale rzadko kiedy jest to spotkanie przed ogłoszeniem werdyktu. I myśmy postanowili to wykorzystać. Pierwsze otwarte obrady z udziałem chyba pana Chęcińskiego, Lenartowicza, Todorowa w klubie festiwalowym w bardzo małym gronie, kiedy spotkało się kilkudziesięciu gości, kilkudziesięciu dziennikarzy i autorzy filmów. Jeszcze przy niewielkim udziale widowni, bo obrady były nie w kinie zaraz po projekcji, tylko w innym miejscu, gdzie trzeba było dojechać, więc tam niewiele osób, które mogłoby dojechać, mogło dojechać. I wtedy powstała taka tradycja, którą do dzisiaj kontynuujemy, czyli rozmowa między jurorami, widzami, autorami filmów, dziennikarzami jeszcze przed ogłoszeniem werdyktu. Wymyślenie obrad, otwartych obrad jury, to jest tradycja kanowa, która jest też kontynuowana od praktycznie chyba drugiej edycji. Czyli po obejrzeniu wszystkich filmów jurorzy siadają sobie przed publicznością i, jak to Jan Jakubkowski określił, tłumaczą się ze swojego gustu. I ta dyskusja czasami przybiera naprawdę fenomenalną postać. No nie ukrywam, że jeszcze chwileczkę, dobra? Nie ukrywam, że najszybciej dogadałem się z Piotrkiem Szczepańskim, bo to moje pokolenie, ale też z Tadziem Szymkowem. Zaskoczyło mnie pojmowanie filmu zupełnie różne od naszego najstarszego kolegi, czyli pana Płażyńskiego, który wtedy był w jury. Ale też to było, jakby to też dało dużo do myślenia i rzeczywiście ja nigdy nie patrzyłem na konstrukcję filmu, raczej odbierałem go emocjami, prawda? Coś mi się podobało, coś wzbudziło moje emocje, coś przeżywałem i to starałem się jakby wypowiedzieć i te filmy mi się najbardziej podobały. Ta konfrontacja była taka, no troszeczkę ona może sprowadzić na manowce, no bo ty wtedy, prawda, czujesz się na tej scenie, rozmawiając z widzami, jak, prawda, pan życia i śmierci, trochę bym powiedział w cudzysłowie oczywiście, ale to jest wszystko świetne doświadczenie, bardzo dobre i rozwijające. I naprawdę jakby spektrum mojego pojmowania filmu się rozszerzyło po tym festiwalu dosyć znacznie. Otwarte obrady jury to było coś, z czym się spotkałem po raz pierwszy w życiu. Mianowicie ta dyskusja na scenie, właściwie bardziej to była dyskusja taka otwarta niż jakaś konfrontacja z twórcami. No ale myślę, że dla twórców to było bardzo fajne doświadczenie, no bo jeżeli oni mogli usłyszeć, co ci ludzie myślą o tych filmach, dlaczego taki im się podoba, a nie ten, i jakoś tak, no po pierwsze można tych jurorów ocenić, prawda, bo jeżeli temu jurorowi się podoba taki film, który moim zdaniem jest żenadą, to ja nie szanuję jego zdania, w związku z czym jeżeli mój film nie zostanie nagrodzony, no to jakby nie będę sfrustrowany, bo co mi jakiś leszcz będzie oceniał, który ma, więc to jest fajne. No a jeżeli są to zgodne opinie, a na przykład ten film zostanie nagrodzony, no to tym bardziej jest to dowartościowujące, bo na przykład, o, posłuchałem, taki sensowny koleś tam coś gada, no i docenił mój film, to jest bardzo... Jest to fajne jako w ogóle pomysł, no. Także szacunek za to. Kontynuuje się dalej tą formułę z tymi otwartymi obradami na scenie? No to super, no, bardzo fajnie. Otwarte obrady jury, tak, to uważam, że to jest świetny w ogóle pomysł. Myślę, że się bardzo dobrze sprawdza. Można po prostu porównać, czy też twórcy mogą posłuchać w ogóle opinii o swoich filmach. To jest w ogóle genialny pomysł, uważam. Ale bardzo często nie wykorzystują tego potencjału, który ma jury. To znaczy wstydzą się, boją się zapytać, boją się podyskutować. No nie rozumiem tego, ponieważ wielką odwagą już jest zrobienie samego filmu, a jeszcze większą odwagą jest go po prostu upublicznienie, to znaczy pokazanie innym, tak? Bo film dopiero zaczyna żyć wtedy, kiedy go ogląda jakiś widz i w ogóle filtruje go przez siebie. W związku z tym oni też powinni konfrontować się z jury, konfrontować się z innymi kolegami i rozmawiać, dyskutować. Po prostu tą formułę lepiej wykorzystywać. Tak, to mi się podobało akurat. To mi się podobało, że to jest rzecz, która warta jest zastosowania na wszystkich innych festiwalach. Mieliśmy w tym roku olbrzymią dyskusję po werdykcie. Jestem częściowo odpowiedzialny za ten werdykt festiwalu w Gdyni.
I potem oczywiście ta cała dyskusja się odbywała na łamach prasy. Bardzo zresztą dziwaczna dyskusja, często nie bardzo uczciwa. Wasz pomysł, żeby bezpośrednio po werdykcie jury usiadły naprzeciwko osądzanych twórców tych filmów, wydaje mi się wspaniałym pomysłem. To przede wszystkim pozwala jasno sformułować własną opinię, czyli możemy się zgadzać, nie zgadzać, ale to nie jest tylko kwestia 1, 2, 3, tylko dlaczego 1, dlaczego 2 i dlaczego 3 i dlaczego ja tak myślę. I to jest chyba szalenie istotne, bo to daje szansę nie tylko jury jako jakiemuś abstrakcyjnemu ciału, bo to tak niestety jest, że tam jest matematyka wyborcza, no głosuje się, dwie osoby są za, jedna jest przeciw i ten film przechodzi dalej. I teraz ważne jest, żeby ta osoba, która była przeciw, powiedziała, dlaczego była przeciw, żeby ona w jakiś sposób uzasadniła swoją decyzję, czy na tak, czy na nie. To mi się bardzo podobało. Podobało mi się, że udało nam się, że macie taki punkt programu, gdzie jurorzy siadają na scenie i muszą odpowiedzieć na pytania widowni. Muszą odpowiedzieć, dlaczego uznali jakiś film za film lepszy, a jakiś uznali za film gorszy. To jest może i bolesne i dla twórców, i być może nie takie łatwe dla członków jury, ale ten pomysł szalenie mi się podoba. Ta dyskusja jurorów po tym, kiedy podejmujemy już decyzję o werdykcie i spotykamy się z publicznością, a tak naprawdę to nie jest spotkanie tylko z publicznością, to jest jednak przede wszystkim spotkanie z twórcami tych filmów, to jest bardzo ciekawa rozmowa. Pamiętam i to był, znaczy otwarte obrady jury to był najcenniejszy punkt tego festiwalu, myślę, i to było najbardziej wartościowe zjawisko w całej imprezie. Myślę, że też najcenniejszy moment dla samych twórców, wtedy kiedy oni mogą usłyszeć to bezpośrednio z ust jurorów, z których niektórzy, powiedzmy, mogą być autorytetami, bo takimi bez wątpienia byli i Sylwester Chęcicz, są i Sylwester Chęciński, i Stanisław Lenartowicz, i usłyszeć cokolwiek ciepłego czy krytycznego z ich ust, no to jest jakby trudno przecenić coś takiego. To jest, no na tym polega szkoła filmowa, prawda, że się obcuje z twórcami, którzy mają osiągnięcia i którym możemy na twórczej niwie zaufać. Kiedy rozmawiałem z młodymi twórcami, którzy robią kino offowe, złapałem się na tym, że no właśnie cały czas trzeba gdzieś z tyłu głowy mieć tą świadomość, że ci ludzie robią film naprawdę nie mając środków, odpowiednich budżetów, możliwości, żeby zrobić to w pełni profesjonalnie, tylko często robią ten film przy pomocy ziemniaka i sznurka. I pamiętam, że w trakcie dyskusji zacząłem coś opowiadać któremuś z tych młodych ludzi o Odysei Kosmicznej 2001 i po chwili się zastanowiłem w ogóle, co ja pieprzę. Przecież ludzie kręcą tu film przy pomocy kamery cyfrowej, starają się cokolwiek zrobić, a ja porównuję to do największego, moim zdaniem przynajmniej, to jest mój ukochany film. Więc to jest bardzo ciekawe, tak jak powiedziałem, mnie no najbardziej interesuje w tym sposób widzenia świata, który przedstawiają młodzi ludzie i robią to, wiadomo, że w większości wyłącznie instynktownie, dlatego że nie mają szkoły, wykształcenia, tylko po prostu robienia filmów, podobnie jak ja zresztą, uczyli się w kinie i oglądając DVD. I to jest bardzo ciekawe, jak udaje im się coś oryginalnego stworzyć, gdzie widać ten charakter pisma, który należy tylko do nich. No. Pomysł w ogóle dyskusji jury z publicznością jest mi się wydaje, bardzo fajny. To znaczy, tak jak zawsze, to, na to nie ma siły i w najpiękniejszym świecie zawsze się znajdą jakieś osoby, które troszeczkę tak odstają od normy i które są jednak lekko nawiedzone albo lekko lepiej wiedzące od wszystkich innych, ale w wypadku akurat Wrocławia to nie było bolesne, to było nawet takie, powiedziałbym, taki koloryt, ale natomiast pozostała część rozmowy była fajna i właściwie ona nas w jakiś sposób sympatycznie utwierdziła w werdykcie.